Czy Andrzej Duda odsunie Tuska od władzy? Co mówią ludzie prezydenta? Jako komentarz powiem, że jeszcze nie opadł kurz po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, a już szykuje się do zadania swoim oponentom kolejnego ciosu. Według doniesień medialnych prezydent może doprowadzić do skrócenia kadencji parlamentu, blokując uchwalenie budżetu. Czy taki scenariusz jest możliwy? Fakt, zapytał o to ludzi blisko związanych z Andrzejem Dudą, byłych prezydenckich ministrów, Marcina Przydacza i Pawła Szrota. Prezydent Andrzej Duda w sobotę 23 grudnia ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej. Tłumaczył, że głównym powodem jego decyzji miała być próba przekazania 3 miliardów złotych na media publiczne. Niedługo potem Gazeta Wyborcza poinformowała, że w partii mają trwać naciski na prezydenta, aby ten odesłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli okaże się, że nowa koalicja przeniesie zapis o pieniądzach dla mediów publicznych z ustawy okołobudżetowej do budżetowej. Dałoby to pretekst prezydentowi Andrzejowi Dudzie do wysłania ustawy okołobudżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Czy taki scenariusz jest możliwy? Zapytaliśmy o to posłów PiS, którzy przyszli do Sejmu z kancelarii Andrzeja Dudy. Były szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, a obecnie poseł PiS Marcin Przydacz wyjaśnił, czy jego zdaniem prezydent Andrzej Duda może doprowadzić do skrócenia kadencji parlamentu. Marcin Przydacz mówi, co może zrobić Andrzej Duda. Na pewno pan prezydent będzie robił wszystko, aby w Polsce przestrzegane było prawo. Nie może być zgody na bezprawie. A oczywiste jest, że rząd Donalda Tuska to prawo łamie. Zmiany w mediach publicznych były możliwe w sposób legalny. Wybrano brutalną siłę. Prezydent stoi na straży konstytucji i z pewnością będzie korzystał z instrumentów mu przysługujących, mówi faktowi Marcin Przydacz. Duda skróci kadencję parlamentu? Paweł Szrot, o żadnych innych planach nie słyszałem. Innego zdania jest były szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Mówi on wprost, że nie słyszał o planach prezydenta na odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Pan prezydent zdecydował się na zawetowanie ustawy okołobudżetowej, przez co wywraca nielegalne plany Donalda Tuska dotyczące przejęcia telewizji przy pomocy służb i silnych ludzi. Tyle mogę powiedzieć, o żadnych innych planach nie słyszałem, mówi faktowi poseł PiS Paweł Szrot, były szef gabinetu Andrzeja Dudy. Na pytanie o to, czy Andrzej Duda może zablokować ustawę budżetową, wysyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego, Paweł Szrot odpowiada tajemniczo. Myślę, że z punktu widzenia prawa pan prezydent mógłby wysłać ustawę budżetową do Trybunału, ale mogę się tu mylić, dodaje Paweł Szrot. Czy twoim zdaniem prezydent faktycznie może i powinien odsunąć Tuska od władzy? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.